Rafale, jak ty się przygotowujesz do tych randek? Jak się przygotowuję? No, dla mnie to jest również w pewnym sensie wyzwanie, bo tak naprawdę moje bohaterki, każda z nich jest indywidualna. Każda ma swoją osobowość, więc tak naprawdę to życie pisze ten scenariusz tego programu i przede wszystkim moje bohaterki. Ja jestem takim dodatkiem tylko, więc no, nie przygotowuję się jakoś specjalnie, tylko chcę, żeby to wyszło naturalnie. To ja czytam każdy mail, to ja wybieram. Ja wyszukuję najbardziej ciekawych historii, najbardziej wyszukuję dziewczyn, którym mogę pomóc. Więc no tak, no tutaj tu się z tym utożsamiam, ponieważ no, ja decyduję, gdzie pojedziemy i z kim nagramy program. Co tam musi być napisane w tym mailu, żebyś ty ją zaprosił na randkę? No właśnie, to trzeba przeczytać tego maila, żeby to uderzyło, bo każda historia jest inna, każda dziewczyna ma jakiś inny problem, jakieś inne marzenie, więc... Chciałbyś pomóc wszystkim kobietom? Tak, ja bym chciał pomóc wielu, niestety. No ilość jest ograniczona, ale jest wiele, wiele historii i niestety muszę to ściśle wyselekcjonować, a czytając takie maile naprawdę ma się pełną głowę. To, co w życiu ludzi spotyka, czasami jest naprawdę no, niefajne, ale przede wszystkim to są pozytywne, fajne, ciepłe osoby. No, to nie są jakieś dziewczyny, które cały czas płaczą i nie mają chęci żyć. Nie, wręcz przeciwnie. Czytając takie maile, przeżywasz, jak są takie trudne historie? Przeżywam każdy mail. Wiele mi zostaje w pamięci i przeżywam każdy odcinek, bo to jest jednak takie życie z bohaterką, poznanie jej rodziny, przyjaciół, więc to jest dla mnie typowa nowość. Ja nie podchodzę do tego z tak zwaną masówką, tak, że zrobię jeden, lecę do następnego, tylko naprawdę trzymamy kontakt z dziewczynami i jest fajnie.